doświadczeniami i pogadali sobie o tym, jak można fajnie skonstruować fabułę scenariusza, tak, żeby zaskoczyć graczy, wprowadzić jakiś zwrot akcji, tak, najlepiej, kiedy tak naprawdę przypada nam to na zakończenie, tak mamy ten wielki finał, tak, żeby zaparło im tak w piersiach, tak, żeby nagle wszystko się odmieniło i opowieść nabrała zupełnie nowego sensu. Dlatego, że jak się, nie wiem czy macie, tak, ja na przykład jak powiadam, że najfajniejsze powieści, filmy, rozmaite teksty fabularne, wtedy są najciekawsze, kiedy właśnie potrafią zaskakiwać, mają rozmaite zwroty akcji i kiedy końcówka odmienia całą opowieść. Fajnie jest, kiedy to właśnie finał jest tym uderzeniem, jest tym momentem, w którym nagle graczom, do graczy dociera, o co tak naprawdę chodzi, tak? Jest to jakieś zdarzenie, które każe im spojrzeć wstecz na ich działania i zrozumieć je w inny sposób. Podam taki przykład, który się u mnie działo na sesji. Przez całą kampanię bohaterowie mieli znaleźć pewnego mężczyznę, który był kartografem i był w posiadaniu mapy do Elfiego Pałacu. To była mapa, która, jak się dowiedzieli, tak naprawdę nie stanowiła planu pomieszczeń, nie stanowiła de facto właśnie planu czegoś, co istnieje, tylko stanowiła klucz do tego, żeby wyobrazić sobie ten pałac i powołać go do życia. On nie istniał, on był legendą. Dopiero kiedy miało się mapę, tak, można było go jakby wskrzesić. Cała przygoda zaczynała się na wysepce. Gdzieś to Warhammer, gdzieś na Morzu Szponów, na jakiejś takiej łasze piasku. Oni tam zostali, oni tam trafili właśnie poszukując tego całego pałacu i patent, który miał ich złapać, tak, który miał ich przywiązać do tego miejsca, to było zaznajomienie graczy z miejscową ludnością, a zagranie dziećmi. Tak? Dzieci, które opowiadały im historię o diable morskim, o tym, że rzeczywiście był tu jakiś pałac, itd., itd. Gracze się w jakiś sposób z tymi dziećmi zakumplowali. Po czym oni stwierdzili, że dobra, nic tu nie ma, to jeszcze były jakieś historie z krosarzami, elfimi, itd. Oni stwierdzili, dobra, okej, właściwie walczymy o nic, tak? Walczymy o jakąś kupę piachu, nic tu nie ma. W dalszym toku fabuły okazało się, że właściwie jest taka mapa, tak, ona powołuje ten pałac do życia, tutaj coś, mamy do czynienia z pewną legendą, którą trzeba ożywić. I oni szli, prawda, przez kolejne przygody, zdobywając kolejne informacje, docierając do tego kartografa i tak dalej. I to się zamieniło w taką przygodową historię o tym, jak oni, bo byli to gracze, którzy nastawieni byli na dużą akcję, dużo działania, tak naprawdę wyrąbali sobie drogę do tej mapy. Tak? Więc mamy przygodę o tym, jak oni trafiają do Nul, jak tam trafiają do przytułku dla żebraków, zakumplowali się z jakimiś kapłanami mora, pomagali. Tak, potem walczyli, tam była cała intryga z tymi krosarzami, więc trochę pobawili się w takie przepychanki, kto kogo, płynęli potem rejkiem, tam były jakieś zdarzenia, walczyli na łodzi, było fajnie, tak, i ogólnie chodziło o to, że dużo akcji, dużo różnych scen walki, pościgów i bardzo emocjonujące zdarzenia, które jakby zupełnie kazały im zapomnieć o tym, że była tam ta wyspa, że były tam te dzieci, i ta osada, w którą oni jakoś tam wniknęli, tak? Ostatnia sesja, kiedy oni wracają na wyspę. Mapa polegała, na mapie było napisane uwierz i zobacz, tak? Więc oni wzięli tą mapę i naprawdę nie wiedzieli, jak tego użyć, ale ktoś z nich wpadł, że okej. Mają, tak naprawdę mapa wyglądała jak taki bardzo pięknie ilustrowany wolumnik. Więc oni zaczynają patrzeć na to, widzą tam przepiękne strzeliste wieże, tak?
widzą posążki elfie, widzą promenadę jakby oflankowaną kolumnami, która prowadzi do głównej bramy. I są dwa skalne zęby, które sterczą z piachu. I one są też zarysowane na tej mapie. I któryś z graczy jakby złapał, o co chodzi, i mówi: okej, to ja teraz idę, idzie po piachu i mówi: tu powinna być brama, więc staję i dotykam bramy. Tak? I nagle jakby opisuje, jak rzeczywiście pojawia się, on nagle zaczyna czuć tak chropowate drewno. Nagle okazuje się, że tutaj nagle z przestrzeni zaczyna zagęszczać się brama. Eksploduje piach, zaczynają wyrastać kolumny, mury, prawda? I wyrasta, wznosi się elfy pałac. Tylko że wyrasta tak, to jest mała wyspa, że nagle rozbija chałupy, tak? Że nagle gdzieś w powietrze wylatują strzechy, że nagle te dzieci są porywane w górę przez rosnące mury i spadają na skały, rozbryzgują się na nich jak kukiełki wypełnione krwią, tak? I gracze mówią: o matko, nikt o tym nie pomyślał, tak? I w którymś momencie, ja właśnie nie wiedziałem, czy to zaskoczy. I tak, ich znajomi, NPC-ci, wchodzą do pałacu i ja ich pytam: dobra, wy wchodzicie? Oni mówią: nie, tak? Jeden, i nagle po całej kampanii ośmiosesyjnej, w której oni przerąbywali sobie drogę do kolejnych, jakby przez kolejne przygody, jeden z nich nagle mówi: tyle krwi i to wszystko na nic. I odchodzi, tak? Drugi mówi: to co zrobiliśmy jest zupełnie bez sensu. I strzela sobie w łeb. Trzeci mówi: wracam do domu, tak? I to jest jakby moment, który oni załapali. Załapali, że tak naprawdę była to historia o tym, ile jest warte gonienie jakiegoś marzenia, tak? O tym, co jesteś w stanie poświęcić. Oni poświęcili życie tych dzieci tak naprawdę w bardzo głupi sposób. Nie chcieli tego zrobić, tak? Ta cena, którą zapłacili, okazała się zbyt wielka i oni w tym momencie nie zrobili tego, co normalnie by zrobili. Tak? Nie weszli do pałacu. Stwierdzili, że nie chcą wiedzieć, co tam jest. Że oni rezygnują z tego zlecenia, tak? Że oni wycofują się i wracają do domu. Właśnie o czymś takim mówię, o sytuacjach, w których pewne zdarzenie, a fajnie, kiedy to jest finał, odmienia nam całą historię. Bo jakby to, o czym mówię, to nie jest taka, to nie chodzi o to, żeby zrobić graczy w konia i powiedzieć: ha, ha, w ogóle ten przedmiot jest przeklęty i teraz to wszystko, wiecie, i mam was garści, tak? Gracze, którzy płynęli na tę małą wysepkę, wiedzieli, że jest tam wioska. Wiedzieli, że ta wioska jest na środku, tak? Czego się spodziewali? Że co się stanie, że ten pałac, jak on się tam znajdzie, tak? Jakby zupełnie oni mieli wszystko. Tak? Mogli się domyśleć, co się stanie. W ogóle o tym nie pomyśleli, tak? Można takiego rodzaju twisty fabularne robić z użyciem jakby nadszerpatelnych. Po pierwsze, możemy graczy zaskoczyć sytuacją, w której się znaleźli. Powiedzmy, że właśnie przykładem takiego zwrotu akcji, który bazuje na sytuacji, która się odmienia i opiera się na tym, co bohaterowie zrobią i jak ich czyny nagle zostaną zinterpretowane, jakby przynoszą konsekwencje, których się zupełnie nie spodziewają, to jest właśnie ta akcja z wyspy. Można też... O! Kolejny przykład takiego twistu. Powiedzmy, prawda? Sytuacja jest taka, że gracze dostają mapę, w której jest labirynt, w środku jest centrum tego labiryntu, jest wykropkowana droga przez labirynt do końca, do środka, tak? Jest labirynt, więc już kolisty, tak? Centrum. Więc bohaterowie już mogą mieć jakiś prześwit, że tam nie ma skarbu, tak? W takim labiryncie, no pierwsze co się okaże, jest minowa. Ale oczywiście robią to dwóm drużynom. Nikt na to nie wpadł. Dowiadują się, że stary hrabia, a u niego w piwnicy jest ten labirynt, stary hrabia trzyma tam to, co najbardziej w życiu kocha.
to, co jest dla niego najcenniejsze. Tak? A jednocześnie dostają informację, że jest tam straszny, niesamowity skarb. Jednocześnie dowiadują się w toku fabuły, że była jakaś żona hrabiego i z nią się stało coś dziwnego. Tak? Więc dostają tak, dostają pierwszą informację. Kolisty labirynt, drugą. On trzyma tam coś najcenniejszego i to mówi sam hrabia. Plus dostają plotkę o skarbie. Plus wiedzą, że w jej była jakaś żona. I z tą żoną się stało coś bardzo dziwnego. Ta żona chodziła, poznają legendę, na bagniskach. Dowiadują się, że na bagniskach żyją wielkie pająki. Dowiadują się, że był jakiś pierścień. Tak? Co oni zaczynają pamiętać? Bo tam jest ten pierścień. Sam hrabia ma obsesję na punkcie pająków. Gdzieś jeszcze wpada historia, że oni są właściwie w jakiejś sieci nici przeznaczenia. Oni dostają te wszystkie informacje. Tak, mają kółko, mają te informacje, ale cały czas uważają, że w środku jest skarb. Ponieważ zafiksowali się na tym i myślą, jak to powie RPG-owca. W środku jest skarb. Nie kojarzą tego, że tak naprawdę to, co wy im rzucacie na sesji, to jest informacja o tym, że oni idą prosto do centrum pajęczyny. Tak? Bo w środku jest pajęczyca, kto ich zeżre? Nie. Co lepsze, to jest właśnie zadziałanie sytuacji, tak? Tylko ważne jest to, żeby gracze zrobili łomatko, tak? Kurczę, nie wpadliśmy na to. A nie, żeby to nie było na zasadzie mistrza gry, który wymyślił jakieś super plany na to, żeby ich przerobić i mówili właśnie złośliwie się rechocząc, haha, nie wiedzieliście, że tam jest pajęczyca, a na was teraz zeżre. Chodzi o to, żeby oni mogli się tego domyślić, tak? Żeby jakby to jest działanie zgodne z, chociażby z takimi stosunkami najstarszymi na temat fabuły, czyli Arystotelesa. Tak? Jeżeli mamy jakiś zwrot akcji, to on musi być umotywowany jakimś porządkiem przyczynowo-skutkowym. On musi wynikać z prawdopodobieństwa lub konieczności. I w tym momencie, kiedy gracze trafiają w końcu na tą pajęczycę, która jest w środku labiryntu, im się jakby podświetlają te wszystkie informacje, które wcześniej od mistrza gry dostali. Tak? Mówią, faktycznie mogliśmy na to wpaść. To nie jest akcja wyssana z palca. Tak? To nie jest, że właśnie, czy to nie jest złośliwe zagranie, że oni mogli się tego domyślić. Ale jest zwrot, tak? I on nagle odkręca całą historię, tak? Bo okazuje się, że nie ma tam żadnego skarbu, że tak naprawdę stary hrabia kocha swoją żonę, bo to jest coś, co jest dla niego najcenniejsze, że on, że tak naprawdę nie ma jednej mapy, co lepsze. To jest taki patent, że tych map było sporo. Spotkali też na sesji, tak naprawdę funkcjonowały trzy mapy i one były przeze mnie zrobione i one były identyczne. Tylko, że one nie były zcerowane, tylko po prostu każda z nich była narysowana. I oni byli pewni, że któraś z tych map jest prawdziwa, a reszty są fałszywe. I oni liczyli te kropki na zasadzie, która, tak? Tak naprawdę nie wpadli na to, że te mapy są produkowane po to, żeby wybawić frajerów, którzy po prostu będą szli tam i będą zżerani przez pajęczycę. Siedzieli z NPC-ami, tak? Kminili, próbowali im wykradać te mapy, no robili jakieś cuda. I też nie wpadli na to, jakby nie łączyli faktów, że tak naprawdę mapy są po to, żeby wabić tam ludzi. Więc zadziałanie jakimś twistem, odmienienie sytuacji. Możemy też... Przepraszam. Możemy też zagrać NPC. W ten sposób, że często gracze też nie traktują NPC, tylko postać z krwi i kości, która ma jakieś motywacje, jakieś psychologię. Tylko traktują NPC, patrząc na niego, jaką on ma rolę spełnić w tej przygodzie. Okej, od tego się czegoś dowiemy, ten nam pomoże, dlatego trzeba uważać, może być zdrajcą, prawda? To jest takie myślenie. Ale nie myślą o tym, że ci NPC najczęściej nie myślą, tak? Bo jakby z paru powodów. Po pierwsze, skupiają się na samej fabule i na tym, co mają zrobić, to jest zrozumiałe. Po drugie, często nie mają też czasu na to, żeby zastanowić się, żeby przemyśleć postępowanie NPC-ów i zobaczyć, na czym tym NPC-om zależy, jakimi się oni kierują motywacjami i co z tego może wynikać.
I teraz tak, ja teraz opowiem o sytuacji, którą miałem na sesji, którą prowadził Zef, to jest nasz mój przyjaciel, którą po prostu totalnie mnie wytrącił mnie zupełnie z... zrobił na mnie niesamowite wrażenie i totalnie mnie tym zabił po prostu, tym zwrotem akcji. Otóż, w skrócie, ja miałem człowieka, który miał problemy z agresją, byłego klawisza. Tam chodziło o to, że był seryjny morderca, który tak naprawdę był niematerialny. To był duch seryjnego mordercy, który mordował w Warszawie młotkiem. Wchodził w kolejne ofiary, tak? Przeskakiwał, trochę jak w filmie. Był taki film o demonie, który przenosił się za dotknięciem ręki. Nie pamiętam, jak się nazywa. Nieważne. I teraz tak. Jest moment, w którym moja postać nagle jakby jest powoli opętywana. Pomagam swojemu staremu ojcowi, swojemu staremu ojcu zbić gołębnik i nie wiadomo dlaczego bierze ze sobą młot, tak? Zostawia go w samochodzie. Więc ja mówię, okej, coś jest wspólnego z tym młotem, muszę go wyrzucić, tak? Ale nie mogę go po prostu wyrzucić, tylko stwierdziłem, że dobra, wyrzucę go do śmietnika. Spodziewam się jakąś ciemną bramę na Pradze, idę z tym młotkiem, tak? I widzę jakiś pijany, jakąś pijaną młodzież i jednego z chłopaków, który sika w bramie. Jednocześnie Zed bardzo sprytnie to zrobił, ponieważ ja miałem syna, z którym nigdy nie miałem za dobrych kontaktów, a nagle odezwały się we mnie jakieś ojcowskie uczucia. Chodziło o to, że ten syn miał problemy też z rówieśnikami. Więc moje nastawienie było takie, że to są gówniarze, to są gnoje i pierwsze co, o czym pomyślałem, to była świetnie poprowadzona sesja, więc jakby ja też myślałem tak jak mój bohater, to jest to, że przez takich gnojów jak oni mój syn ma kłopoty. Tak? I Zed robił tak. I o czym teraz myślisz, co teraz czujesz? Tak? Ja mówię, czuję gniew, tak? Czuję agresję, robił wyciemnienie i potem jestem cały zakrwawiony i uciekam przez park, tak? W zimie. I to jest moment, w którym tak naprawdę zabiłem tego chłopaka. Zupełnie straciłem głowę, co robię, dzwonię do ojca i dzwonię do starego przyjaciela, mojego ojca właśnie, który był inspektor z praskiej komendy, który pomógł mi w związku z tym wcześniej, pomógł mi wyjść z więzienia, bo byłem aresztowany i w związku z tym został zawieszony. I on mówi mi przez telefon, że ma przeze mnie straszne kłopoty, i że tak naprawdę naraził się swoim szefom i że on nie chce się ze mną spotkać, tak? I że w ogóle, że jest to o krok zrujnowania mu kariery. Ja mówię, że muszę się z nim zobaczyć, tak? Więc on mówi, dobra, to przyjedź do mnie. Przyjeżdżam do niego i on mówi, no to co się stało, tak? Wódka, pijemy, mówi, opowiedz mi wszystko, tak? I moja postać, zalana łzami, opowiada wszystko po kolei do momentu, i mówi, ja zabiłem tego chłopca, tak? On mówi, okej, wchodźcie. I w tym momencie wpada policja. Tak? Jakby ja byłem zupełnie zbity z tropu, a jednocześnie mogłem się doskonale tego spodziewać, ponieważ to jest policjant, tak? Ale myślałem zupełnie innymi kategoriami. Więc znowu stara, która powaliła mnie na łopatki. NPC, którego jakby nie wyczułem zupełnie, tak? A jakby to nie było zagranie bez sensu, to nie było coś właśnie taki slap na zasadzie haha, prawda? Tylko bardzo umotywowane działanie tej postaci. Świetna scena. O! Miałem też taką historię kiedyś. Powiedzmy, polegało to na tym, że bohaterowie musieli ściągnąć pewną NPC-tkę, to było w Warhammerze, doprowadzić ją do pewnego NPC-a, jej byłego kochanka, po to, żeby on im pomógł. Wiedzieli, że ten NPC jest teraz z taką bardzo delikatną, bardzo zwierną, oniryczną dziewczyną. On był tam jakimś... tam była znacznie popłatana fabuła, on był jednocześnie i w lustrze, i w górach środkowych, jakieś majki z bilokacją, z rozszczepieniem świadomości, dziwne historie. W skrócie, oni mają informację,
że oto prowadzą do tego NPC-ta dziewczynę, jako błąkam też elfkę, która jakby widzą po jej zachowaniu, tak jak on o niej, jak ona o nim mówi, że ona jest pełna goryczy i że ona bardzo go kochała, a teraz go nienawidzi. Tak? Ale zgadza się im pomóc. Ponieważ ona nie wie, gdzie on jest, a oni wiedzą. Jednocześnie byli tego typa i wiedzą, że on tam jest teraz ze swoją nową kobietą, która jest jego żoną. Tak? Prowadzą tę dziewczynę, tę NPC-tkę do tego, do zamku tej postaci, tego faceta. Widzą jak ona takim bardzo zdecydowanym, pełnym wściekłości krokiem idzie w jego kierunku. On wstaje i mówi, to są dawne czasy, prawda? Cieszę się, że cię znowu widzę. Mam nadzieję, że mi przebaczyłaś i tak dalej. Ona cały czas idzie, tak? Oni ruszają, żeby ratować jakąś sytuację. On wychodzi i mówi, słuchajcie, wszystko w porządku, tak? To jest sprawa między nami dwojgiem. Z tyłu jest ta dziewczyna, ta jego obecna żona, która przygląda się temu wszystkiemu trochę jak takie widmo, które gdzieś tam z boku jest taką cichą obserwatorką. Nikt nie zwraca na nią uwagi, tak? Bohaterowie dostali tylko informacje takie, że ta dziewczyna jest uosobieniem takiego spokoju, łagodności. Właśnie została wkładana w tę całą historię. Po czym co robi ta elfka, ta była kochanka naszego elfa? W ogóle nie idzie do niego, podchodzi do niej, podżyna jej gardło, tak? I wychodzi. Koleś załamuje się i okazuje się, że gracze znaleźli się tak naprawdę, nie przewidzieli w ogóle sytuacji, tak? Znaleźli się wyjątkowo niekomfortowe, jakby pozwoli mi się wszystkie plany. Dlatego, że tak, NPC-tka, która bardzo była potężna, zrobiła co miała zrobić, zemściła się na swojej rywalce, pozamiatała temat, wyszła, tak? Koleś stracił wszystko. Nie będzie im pomagał, bo po prostu w tym momencie już nic na niego się nie liczy. I oni zostają po prostu gdzieś w jakiejś pustej sali, tak, z płaczącym mężczyzną nad ciałem swojej ukochanej, próbują coś z nim zrobić, bo mówią mu, że mają jakiś problem, tak, żeby on im pomógł. A on ma to w dupie totalnie, tak jakby, do czego on ma im teraz pomagać? No i nagle okazuje się, że znowu, tak, sytuacja, w której oni są uwikłani, nie przemyśleli tego, tak, zupełnie nie pomyśleli, co należy zrobić w tej sytuacji. Nagle okazuje się, że wszystko się sypie. No, nie pomyśleli o tym, jak reagują ludzie, jakie są emocje. Jakimi motywacjami może się ta kobieta kierować. Kolejny przykład. Miałem to ostatnio właśnie na sesji. Gracze mają zdobyć program, oni grali Polakami, cyberpunkowe klimaty, wojna polsko-rosyjska. Mają zdobyć program, który jest lodołamaczem, który przełamie systemy rosyjskie. I teraz tak, dowiadują się, że grupa Shadowrunnerów, bo to był Shadowrun, leci z Seattle i wzięła z zakładnika jakieś małe japońskie dziecko, bo wykradła ten program Jakuzie. Trafiają do bunkra, w którym ten program ma być dostarczony. Oni są patriotami, oni walczą o Polskę, tak? Oni przeszli przez ogień, tak, żeby znaleźć ten program i żeby uratować Warszawę. Nagle okazuje się, że tak naprawdę ten program to jest ten dzieciak. I to jest dzieciak, któremu trzeba. To jest dzieciak, który jest bardzo utalentowanym technomancerem, czyli wchodzi jakby bezpośrednio głową w matrycę, tak? I kiedy aplikuje mu się obraz tego, jak ktoś morduje jego matkę kataną, w tym momencie działa jak bomba w matrycy, rozwalając system. Tak? Ale wiadomo, że za każdym użyciem ten program po prostu rujnuje mu totalnie. Jakby to dziecko szaleje. Tak? I ono w tym momencie jest katatonikiem, które się ślini, które jakby, to jest tak jakby po prostu jakby przypalać go rozmiarem żelaza. Gracze
mają w tym momencie, tak jakby znowu okazuje się, że cała historia, która była poniekąd wojenną historią, o tym, że oni są wielkimi bohaterami, tak, że oni walczą o kraj i tak dalej, nagle na końcu okazuje się historia o tym, co oni są w stanie poświęcić. Tak? I co jest ważniejsze? Hasło pod tytułem patriotyzm, Warszawa, ich powinność żołnierska, czy dziecko, które trzeba skrzywdzić po to, żeby to zrobić. Gracze zgubili na godzinę, tak? W ogóle nie wiedzieli, co nam z tym podziać. Można też zrobić graczom niespodziankę nie poprzez takie rzeczy, które tkwią w fabule, takie jak na przykład właśnie bohater, NPC, czy dana sytuacja, w której się znaleźli, ale przez zmianę perspektywy narracji. Zacząłem kiedyś jedną sesję w ten sposób, że opisałem graczom drogę, po której pędzą koni. Tych koni było tyle, ile graczy. Ci koni wpadają do karczmy. Jest przeskok jakby perspektywy. Widzimy to wszystko oczami teraz karczmarza, który widzi, jak drzwi się otwierają. Wpadają do środka osoby, które mają na twarzach maski. I te osoby zaczynają rzeź w karczmie. I jest jedna osoba i wiadomo, że im o kogoś chodzi. Tak? I ten ktoś, jakaś inna postać, wylatuje przez okno i zaczyna uciekać, a gracze, tak, puszczając tę knajpę z dymem, a te postacie w maskach, puszczając knajpę z dymem, biegną za nim. Tak? Jest scena, w której on wpada w bagno, oni stoją nad nim jak cztery posągi, i wyciągają na niego rękę, tak, to jest oczywiście muzyka, to jest opis pod muzykę, w którym jakby, to jest coś w rodzaju takiego filmiku, to jest intro, które oni sobie oglądają na wejściu. Daje im coś, co wygląda jak mała piramida, oni to biorą, tak, cały czas nie zdejmując masek. Gracze nie wiedzą w ogóle, kim są ci ludzie, tak? Mają wymyślone postacie, czekają, kiedy ich bohaterowie wejdą do gry. Jest scena, w której on powoli tonie w tym bagnie, oni po prostu stoją. Tak? I w tym momencie mówię do graczy, i w tym momencie zdejmujecie maski. Tak? Jakby zmiana perspektywy. W ogóle się tego nie spodziewali, że to mogą być oni. Oczywiście to było znowu jakby w pewien sposób fabularnie uzasadnione, dlaczego tak jest, tak? To był czar, ktoś przejął nad nimi kontrolę i tak dalej, i tak dalej. To nie było tak, że znowu, że to ja was tutaj... A taki mam zrobię psikus, tak? Albo też ostatnio w Shadowrunie miałem informację, że opisywałem na wejściu jako takie właśnie interaktywne intro do sesji robiłem scenę z życia pana, który nazywał się Winston Collins. Winston Collins, który był pracownikiem korporacji. No jest tak, opisuję, jak wygląda tam siódma rana, Seattle, Winston Collins, co on robi? Wstaje, podaje sobie herbatę, wpada smuga światła przez otwarte okno, tak, przegląda sobie na szybie, na ekranie wiadomości, wychodzi do roboty, no i potem jakby było mikrofon w stronę graczy, jak wygląda twoja siódma rano, twoja. Okrętka, no, Winston Collins. On właśnie jest w pracy, opieprza jakąś pracowniczkę, bo jest bardzo srogim szefem, w dodatku straszną szowinistyczną świnią i wyrzuca ją z pracy. Co robi gracz jeden, co robi gracz drugi, co trzeci. I znowu, pach, wracają do Winstona Collinsa. Oni w międzyczasie dostają jakieś zlecenie i te dwa momenty ich jakby wątek i wątek pana Collinsa spotykają się w jednym momencie. Otóż oni idą na przyjęcie, w którym ma być zaprezentowane coś bardzo jakaś fajna rzecz, jakieś dzieło sztuki holograficznej. Jest tam jedna z NPC-tek, która jest bardzo utalentowaną programistką, która właśnie ma za chwilę to przedstawić. Ona wchodzi, bo ona jest bardzo dziwna, wygląda w ogóle jak postać z Tima Burtona. Otwiera oczy i widzimy Seattle, tak? Widzimy Seattle, kamera zjeżdża pomiędzy ulicę,
wjeżdża do knajpy, widzimy pana Winstona Collinsa, który siedzi i gada z nami, mówi, że jest po robocie. Gracze jeszcze nie kumają, dlaczego jest to przejście, tak? Po czym on odwraca głowę i nagle przez szybę wpada samochód, tak? On wychodzi, tak, otrzypując szkło, podnosząc się z ziemi, patrzy, a na ciężarówkę, która stoi przed nim, nagle ląduje but. Ja opisuję ten but, to jest but, który nosi jeden z bohaterów, tak? I nagle są oklaski i pani kurator wystawy mówi, właśnie, z tym holograficznym miastem każdy z nas może tu zrobić to samo. Niszczmy je, tak? I okazuje się, że zmiana perspektywy, tak? Że cała zabawa polegała na tym, że w tym holograficznym mieście, czyli w idealnym obserwowaniu Seattle, ono było zaludnione konstrukcjami osobowości. Więc pan Winston Collins, który właśnie zobaczył, jak wielki but mierzy ciężarówkę, nie wiedział, że jest konstrukcją. Tak? To jest miejsce, w którym te dwa światy się spotkały. Więc można zrobić coś takiego.